przyszła moja paczka paczucha. Hurra! Nowa pościel. Oczywiście Frank jak zwykle jest zainteresowany workiem, który trzeba zjeść. Franki! Niedobry jesteś. Franki! Widzicie? Widzicie? Patrzcie się na agresywnego psa. Niegrzecznego. No. Co ci nie dali? No pokaż, no nie płacz, chodź. No nie płacz, chodź, no kochany. No pokaż coś, jedna noga? Pokaż. A co to jest? No niemożliwe, jedną nogę ci dali do Lego, tylko kol to jest? Franki. Chodź mamo zobaczyć. Trzymaj na chwilę, zaraz, no idę. Nie widzę koszy prosować. Czego? Koszy. Biedny jesteś. He? Biedny jesteś. No nie i... pracujesz. Jak? Nic mnie nie pracujesz. Biedny jesteś. Taka niedobra ze mnie żona. Tak? Nie. Ja wiecie, jakie ty masz te koszule. No, a je trzeba jeszcze raz wyprać. Pankowi Krasowi wiecie, ma wyprasowane, żonka prasuje wszystko. Tak? No ale ty byłeś niedobry dla żony, to żona nie prasuje, tak? A i narzekają, że na YouTubie cię nie ma. Kto? No kto? Kochani moi. Był kryzys mały. Mówisz? Tak? Mhm. O, Jezu, ręka mnie boli, biedna jestem. Ale fanka też do mnie pisała. To tak? Się dzieje, że mnie nie ma. O, biedny jestem. A my teraz będę już. No, właśnie. Marcin wraca, tak. Co to nagrywasz? No. Bo mnie ten budżet. Ja nagrywam akurat na siebie, mam kamerę. Wiesz? A dzisiaj Marcin jako ten, jako Maryśka. Ale pomachaj do kamery za to. Jesteś? Jesteś tam? Tak, jesteś, nie? Ale burdel mam. No to co? No Boże, każdy ma burdel, nie? Nie dawaj tego. Nie, jest źle. Trochę wyglądam, jakby mnie piorun szczelił w rabarbar. Jutro Marcin, włosy mi musisz umyć. No, ja nie umiem się uczesać ani nic, kurde. Przez tą rękę, masakra. Zmienili mi, tu miałam, a teraz mam tutaj. Tragedia. Franki oczywiście leń, śmierdzący tylko cały dzień na kanapie i śpi, nie? Tak? No. No. Poprzednią część, tą przed chwilą nagrywałam pionowo zamiast poziomo. Aj, widzicie, gapa ze mnie, no ale nic. Telefonem nagrywam, bo nie chce mi się kamery brać. W ogóle ten vlog taki, wiecie, z partyzanta. Marcin się goli, słyszycie? Sprzątał sobie szafkę. Już się nie goli, podsłuchuje mnie. Żartuję. Mam zrobione tylko rzęsy i brwi. Ktoś pytał, chora, jestem, leżę w domu. Na zwolnieniu jestem lekarski, mam zaszczyki. Widzieliście na Instagramie, też dawałam zdjęcie i jeżdżę dwa razy dziennie na zaszczyki. W ogóle miałam w lewej ręce, mam no, tak mi strasznie bolała ręka, że mi dzisiaj zmienili na prawą. Prawa też mi zaczyna boleć i w ogóle jest jakaś masakra. Za to, no nic, widzicie, moją pościel. Taką sobie wybrałam. Też wam na Instagramie pokazywałam taką fajną turkusową na stronie Decano. No chyba tak, piękne były pościele, ale ta co mi się podobała kosztowała 479 zł. Także tak, jak mnie boli ręka, widzicie tutaj, o właśnie tak, taki wzór, jakieś kwiaty, jakieś takie pasy, o, szaro, czarno, taka jasno, ciemno, szaro, czarna, o. Specjalnie, bo widzicie, że pies oczywiście nauczony do łóżka włazi, żeby sierść nie było widać. Sobie tutaj przeradłem filmik, z Get Ready. Na razie nigdy nie nagrywam prócz o jakiegoś tylko zwykłego vlogu, bo... vloga, przepraszam. No bo nie jestem w formie, nie jestem w stanie w ogóle. Włosy mówiłam, że twierdzą, że Maciej musi jutro umyć, bo się do mycia nadają, a ja nie mam jak. Także tak, moi drodzy. W sumie jest chudo o 6, 17.35, zaraz jedziemy
na zastrzyk. Marcin skoczy jeszcze do sklepu. O, ja zostanę i kupię coś na kolację. I, a może możecie pytać, na co jestem chora, tak? Wiecie co? Przepraszam. Na co? Angina mi się nawróciła. Tak, miałam, skończyłam w poniedziałek antybiotyk taki doustny. 8 dni brałam i wszystko było w porządku, a od czwartku znowu się zaczął meksyk z gardłem. No i pojechałam do lekarki już na dzień dobry zaszczyki. Nie było innej opcji, jestem na zwolnieniu lekarskim tydzień. I teraz nie wychodzę z łóżka, po prostu nie ma bata. Ostatnio tylko 3 dni byłam w domu. Jeszcze taka słaba, później poszłam do pracy, no i tak się... Niestety komplikacje wyszły, no ale cóż. Coś znowu ten mój komputer wariuje, 2 minuty wgrywa. Chyba 15 minut, tak żebym musiała chyba go kopnąć w ekran. Wziąłeś konkretne mycie? Tak, zarósł brudem. Nienawidzę wewnątrz mieć. Zawsze mam problem. Pamiętam, jak w ciąży byłam i na polotówce już leżałam, to też mi tutaj wbili z boku i też masakra była. Normalnie ręką nie mogłam ruszać. Nie wiem, że to mój mózg jest tak, wiecie. Że to już jest w ciele obce. Franki, co ten pan twój robi? Ej, Frank, co pan robi? Co ten pan robi? Co on to wymyśla? Aleks, co tam kombinujesz? Ustawiam sobie gry. Ustawiam sobie gry, tak? Mhm. Mhm. Powiedz ładnie coś kochanym, ciekawego. Coś kochanym. Tu to zamienię? Oczywiście, tablet. Opanowany. Jeju, ile ty masz tam gier? Czy nie dużo? Mam tylko jeden. Jak ułożysz, to nie tak dużo wcale. Tata ostatnio segregował, tak? Nie. Tak? Policzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na pewno nie liczyłam z tobą, więc nie wiem. Jedziemy zaraz. No. Tak? Zobaczcie. Godzinę mamy się wgrywa. To się mi, no właśnie, godzinę się mi wgrywa. Dalej, nie? Wyłącz to. Tak? Pokaż. Tu mam łysika, tylko jak Hitler. Kochani ocenią. Tacie daje szóstkę z minus, z plusem. Z plusem szóstkę? No ekstra. A mam 7 z minusem. Dostałeś 6 z minusem, z plusem, a ja 7 z minusem. Za wąsa, a mama za co dostała? Za internet. Za internet, o git majonez, zobaczcie. Zobaczcie dalej. Wow, jak szybko jedzie się. 2 minuty, 10 filmik trwa i dalej. Dalej to samo, nie? No, on się obu zaprosi normalnie. Będzie. Idziemy po dziennikarzu, aż bańcie się. Poddamy tutaj. To mówicie, tak? Podejść pająka w pierdach. Mówicie, tak? Mówi biednego, tak? Podejść pająka, ja. Kompanie dzisiaj, no? No, a ja? Piona. No dobra, piona. O, już się... O! Stryczek. Piona. Piona, mówię. Piona, a nie będzie moliło. Marcin. Marcin, proszę moje skarpety. Franki ci obrys. Ja pierdolę, to jesteś dobra. To będzie hit internetu. Dawaj, jedziemy. On ci gdzie poście, bo miał hit internetu. Ja, widzicie, jaka bieda. Że skarpetki nie będzie robione. Jestem po prostu oszczędna, szkoda wyrzucić, jeszcze się nadają do chodzenia. O, pokiwaj ładnie. Jesteś w telewizji. Gotowi. Gdzie? O. Znalazł mój portfel. Jak w futrze wyglądamy, wyglądamy jak Cruella de Mon. No jak? No, jak? Aluś, pomachaj. Tam do lusterka pomachaj, bo w lusterku cię widać, wiesz? Do lusterka, stań prosto do lusterka i teraz pomachaj. Uhu.
O, ja ci później pokażę, jak ci widać ładnie. Tak, no jak wyglądam, jak kto? Jak zima! A, jak królowa? Zima. O, pięknie. Lubię tą piosenkę. Uświęci się pani światło. Uwaga. Uświęci się pani światło, światło w oklu. Ostatnio pisałyście mi. Ostatnio pisałyście mi, bo nie potrafiłam zapalić. Marcin wiedział, a ja nie wiedziałam. Więc nas matrałam. Myślałam, że nie ma przycisku. Jest. Muszę zapiąć pasy, bo się odpiłam. Żeby co? Żeby zapalić światło. Uwielbiam tę piosenkę. Marcin poszedł do Kauflanda kupić filaka i sos słodko-kwaśny. Coś co wchodzi? Nie, sos słodko-kwaśny, wiesz? No, a na kolację dzisiaj zrobi. A co ma na kolację? No właśnie sos słodko-kwaśny z filetem i z makaronem. Ble. Oczywiście, jakby były pierogi ruskie, to byś się ucieszył, co? Mhm. Ale jak wybrał pierogi ruskie? Śląskie. Kruski śląskie? Tak? Tak? No. Ojejku. I wiecie co? A jeszcze pojedziemy później na Zaszczyt, bo najpierw właśnie przyjechać do Kauflanda, później żeby po prostu jechać do domu. I... Bo mam oczywiście chora. Dzięki, Aluś. To było miłe. Coś powiedziałem? No, że znowu chora. Znowu chora, no taka prawda. Mama się nie doleczyła tamtym razem, wiesz? Widzisz, to jest właśnie to, jak mama ci tłumaczy, że jak jesteś chory, to trzeba siedzieć w domu, wiesz? A mama nie siedziała w domu i chora jest teraz, tak? Znowu. Zawsze jeździłam z Aleksem właśnie na jakieś zaszczyki czy coś, bo często on chorował. A teraz się odwróciło, widzisz, teraz ty z mamą jeździsz, tak? Mhm. To kochany jesteś. Ale nie chcę mi się za bardzo, bo się nudam. I szczery przede wszystkim. Także super. Nudzisz się, no ja wiem, że się nudzisz, ale tak to przejedzie się. Przejedziesz się, tak to byś siedział w domu. Wiesz? Chcę jechać do babci. No a babcia pojechała gdzieś, widzisz, nie było. Co tam była? Reklama jakaś? Ludzie oczywiście tłum, jak zwykle w marketach. My tam z Leckiem byli. Gdzie? Na reklamie była. Tak? Tłum, ludzie po prostu kupują normalnie w marketach, jak... Co było? No tam, gdzie z Leckiem tylko z Tomkiem, tam gdzie kupowaliśmy, nie kupowaliśmy, tylko patrzyliśmy na auto. Ale jak coś tłumaczy, to jest masakra. Tam gdzie byliśmy z Leszkiem, no znaczy nie byliśmy, ale tam gdzie widzieliśmy, ale nie z tym Leszkiem, tylko z tamtym, wiesz, z tym naszym kuzynem, ale nie z tym Leszkiem, który gra w piłkę, tylko z tym drugim Leszkiem. I zawsze po prostu zanim on coś wytłumaczy, to wszyscy już... Nie z tym Leszkiem, co mieszkał u babci Tereski. O, inny Leszek, widzicie? No ja już myślałam, że inny. Także zanim coś wytłumaczy, to... Inny. Tak, to lepiej powiedz, jakie literki się nauczyłeś. Le-a, Lala. Nie, ale nie zmyślaj. Ciężko, po prostu ciężko. Aleksowi jest ciężko. Czytanie to jest w ogóle kosmos. Pisanie, jak pisze ze mną, to ładnie, ale jak pisze sam w szkole, to jest wszystko do poprawki. Jakby po prostu pani nie było. L-a i tą literę. Aha, bo a reklama to było napisane. Reklama literowałaś chyba, tak? Tam czytałeś z tego, no to ładnie. No, jak piszę sam, to jest po prostu wszystko do poprawki. Jakby nauczyciela nie było w klasie. U nas zrobili w ogóle 25 osób jest czy 26 jest w jednej grupie. W sumie tylko dwie klasy zrobili. I moim zdaniem pierwszy błąd to było właśnie to, że takie duże klasy są. No bo wiadomo, to są maluchy. Oni akurat są grupą, która była razem w przedszkolu. Pierwsza B jest... Sześciolatki, no podobno jest najgorsza. Sześciolatki, pani sobie nie radzi kompletnie i też tam ponad 25 osób jest. Moim zdaniem pierwszy błąd to jest to, że są za duże po prostu oddziały. Tam powinny być 3 klasy, a nawet 4 po prostu, żeby była jak najmniejsza ilość osób. Wiecie, to jest jednak pierwsza klasa, tak? Jedno dziecko szybko łapie, drugie dziecko łapie dużo, dużo wolniej i trzeba więcej poświęcić uwagi. Ja wiem, że rodzice też muszą pracować, ale tak jak u nas, w naszym przypadku, to ja 90% roboty robię. Po prostu w 90% ja z nim pracuję i nasz nauczyciel, bo Aleks akurat więcej potrzebuje uwagi i wiadomo, że no, inne dzieci by się nudziły, tak, ale myślę, że to by było dużo lepsze, gdyby pani mogła poświęcić więcej czasu każdemu dziecku, sprawdzić, zobaczyć, czy ma to zrobione, czy faktycznie mama, jest to poprawnie. A wiesz, co pani powiedziała? Że pani będzie sprawdzała, jak będzie miała czas. Aha, jak będzie miała czas. No, no to właśnie mówię, że pani nie ma czasu.
jakby był, albo stażystka chociażby po prostu, stażystki są teraz, wiecie, to płaci urząd pracy tak naprawdę, to jest darmowa osoba dla szkoły i myślę, że też byłoby to fajnym wyjściem, przynajmniej do pierwszych klas, bo te pierwsze klasy tam, wiecie, no po prostu najgorzej, trzeba jakoś te dzieci, żeby się zaadaptowały z nową sytuacją, ogólnie z całą... Byliśmy. No, to byliśmy teraz na 18 u Bartka. Tam i co? No i muszą się z tym wszystkim, wiecie, przyzwyczaić, te literki, wszystko poznać. Początek zawsze jest najgorszy. No nie wiem, u nas jest ciężko w każdym razie. No i co? Bateria mi siada. Papa. Także mam nadzieję, że jakoś to wszystko się ogarnie, bo jak na razie to jest... No ja wiem, Aluś. Także jest ciężko i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo... Jak na razie to mówię wam, jak przychodzę z pracy o 14, mama, zjemy... Tego nie klikasz? No bo nie trzeba, niech to będzie. Zjemy obiad i później 2-3 godziny siedzimy, autentycznie. Pani mówi, że za dużo, no ale jak ja z nim tego nie zrobię, to jest napisane w życie ćwicz w domu, no to tak jakbym w ogóle nie robiła, więc wiecie, tak to jest. A pani zawsze musi mówić, ale ćwicz w domu. No właśnie, jakby mama z tobą nie ćwiczyła, nie? Widzisz? No i dobra, moi drodzy, co, będziemy kończyć w ogóle tego vloga. No, mi się telefon rozładuje. No, rozładuje mi się mój telefon. No i bo będziemy też zaraz jechać. I pewnie już w ogóle ma troszeczkę ten vlog. Pewnie nagram kilka vlogów, jak teraz będę w domu siedziała, bo lubię vlogować po prostu i wiem, że wy lubicie oglądać vlogi. Nie idzie. Także trzymajcie się ciepło, moi drodzy, i przesyłamy wam moc buziaków. Buziaki. Pa! Pa.